Rozmyślam o Kościele. O Kościele w Polsce, o Kościele w naszym okręgu. Jak wiecie, też jestem odpowiedzialny za zbory w okręgu południowym. Rozmyślam o swoim zborze. I chcę zrozumieć Kościół. Chcę zrozumieć Boże serce, jak On go widzi. I to mnie pcha do modlitwy, to mnie posyła na kolana, aby pytać Pana, aby rozmyślać o Kościele i aby szukać Bożej inspiracji, co zrobić, aby Kościół w Polsce przeżył świeże przebudzenie, nawiedzenie Duchem Świętym. Powiem na samym początku, że jestem mocno przekonany, że bardzo tego potrzebujemy. Że bardzo potrzebujemy świeżego Bożego poruszenia, świeżego Bożego dotyku, świeżego objawienia się Bożej chwały w Kościele. Bardzo tego potrzebujemy. Nasze lokalne wspólnoty potrzebują Bożego nawiedzenia. Potrzebujemy tego. I nie przyjdzie to samo, o tak z powietrza, nagle spadnie z nieba. Jestem przekonany, że jeśli ludzie w naszych kościołach zaczną szukać Pana całym swoim sercem, zaczną modlić się, zaczną poruszać się w Bożych zasadach funkcjonowania Jego Królestwa, to będziemy oglądać Jego świeże poruszenie. Ja wiem, że wszyscy określamy się jako ludzie zbawieni. Mówimy często, że przebywa w nas Duch Święty i to jest prawdą. Ale chciałbym was dzisiaj troszeczkę pobudzić do zastanowienia się, jak bardzo ta niesamowita chwała Boża, ta obecność Ducha Świętego działa tak naprawdę w naszym życiu i przynosi owoce w naszym życiu, które zmieniają życie ludzi, którzy żyją wokół nas. Bo po to został powołany Kościół, aby ludzie na ziemi zostali przemienieni i oddali Bogu Stwórcy chwałę. Dzisiaj ludzie nie oddają Bogu chwały. Bóg pragnie ożywić nas, aby powstała armia ludzi, którzy będą chwalić imię Pana, którzy będą wywyższać Pana Boga ponad wszystko i będą ogłaszać, że to Jezus jest Panem. Ale przez chwilę kilka myśli wam rzucę odnośnie Kościoła, które sobie zapisałem. Jeśli patrzymy na Nowy Testament i nie tylko, to lud Boży, Kościół, jest przedstawiany w Biblii w różnych postaciach, w różnych obrazach. Na przykład jest mowa, że Kościół jest oblubienicą. Pytają mnie, a co to jest oblubienica? I wiecie, my musimy też korygować naszą formę przekazu, aby nas ludzie zrozumieli. A więc ja mówię, że Kościół jest narzeczoną Jezusa Chrystusa. Jest panną młodą, która jest gotowa na zamąż pójście. I to jest lepiej zrozumiałe. To jest łatwiejsze do uchwycenia. A więc Kościół jest narzeczoną Jezusa. Jesteśmy zaręczeni z Jezusem. Bracia i siostry, będzie wesele. Ja w sobotę będę na uroczystości weselnej w Bystrej. Tam dwoje młodych ludzi z naszego kościoła sobie organizuje swoją uroczystość weselną. A więc ciągną mnie aż do Bystrej. Tam muszę dokumenty składać, ślubowania małżeńskiego. No takie mają ci młodzi ludzie kaprysy. A ja im mówię i chwała Bogu. I ja pojadę i będę z wami, bo jesteście tego godni i warci. A więc będzie wesele w niebie, uczta baranka. Jesteśmy oblubienicą, powiedziałem jeszcze raz to słowo, bo ono jest bardzo znane w naszych kręgach, ale Kościół to taka narzeczona Jezusa. On przyjdzie po swoją pannę młodą. On wróci po nas i zabierze nas do siebie. Piękne, prawda? Piękne. Inny obraz to drzewo, którego pniem i korzeniem jest Chrystus, a my jesteśmy wszczepionymi winoroślami w ten święty krzew.
Jesteśmy wrośnięci w Niego, wyrastamy z Niego, z tego pnia, z tego korzenia. Jesteśmy połączeni razem przez Niego. To są piękne obrazy. Inny obraz to świątynia. Jest świątynią, gdzie przebywa sam Bóg. A my jesteśmy kamieniami, które tworzą tą świątynię. I Biblia o tym mówi, nie jesteśmy cegiełkami. Wiecie, cegiełki są jednakowo uciosane. Są na wymiar. Układa się je jedną obok drugiej, pięknie, ładnie, ale ta świątynia, o której mówi Pismo Święte, nowotestamentowa świątynia duchowa, jest jakby stworzona z kamieni, które mają różne kształty, bo się bardzo różnimy. I teraz całą sztuką Ducha Świętego jest dopasować każdy kamień do drugiego, abyśmy mogli razem tworzyć tą świątynię. Inne, bardziej nowoczesne, współczesne określenie to sakrum. Znacie to słowo? Sakrum, czyli coś świętego, dostojnego, co skupia wokół siebie ludzi, którzy wierzą. A w centrum tego czegoś świętego jest święty Bóg, wokół którego jesteśmy skupieni. Jestem poruszony na nowo obrazem Kościoła, to co tworzymy jako ludzie wierzący. Inny obraz to rodzina. To jest pojęcie, które często my sygnalizujemy, że jesteśmy rodziną. I Bóg mówi, że Jego lud jest źrenicą Jego oka. Wiecie, to jest niesamowite określenie. Jak Bóg patrzy na swoje dzieci, jak Bóg patrzy na swój lud, jest źrenicą Jego oka. I On mówi, kto dotyka mój lud, to tak jakby dotykał źrenicy mojego oka. Spróbujcie dotknąć swojej źrenicy. Zrobimy taki test? Jak to się czuje? I wtedy moglibyśmy chwilę pomyśleć, jak czuje się Bóg, gdy ktoś dotyka Jego dzieci, Jego lud. O tym czytamy w Bożym Słowie. Psalm 17,8 mówi, że On strzeże mnie jak źrenicy swojego oka. Ukrył mnie w sobie. Piękne. To miejsce, w którym my jesteśmy. Jeszcze inny obraz to organizm. Nie będę się nad tym wiele rozwodził. Apostoł Paweł pisze o tym, że to ciało, o którym apostoł Paweł tak wiele napisał, gdzie każda część jest połączona ze sobą i te części nie mogą, nie powinny, nie mają prawa się źle traktować, bo jest kolizja w organizmie. Prawda? Połączeni razem. Nie możemy mówić, ciebie nie potrzebuję, z tobą nie chcę być. Bo ja jestem małym palcem, a ty jesteś okiem lub ty jesteś sercem albo uchem. Nie, wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Jesteśmy jak organizm. A w modlitwie otrzymałem taki obraz, że Kościół jest jak orkiestra. Wow. I Bóg mówił do mojego serca, że w orkiestrze nie może instrumentalista grać jak sobie chce. To jest bardzo ważne. Ten obraz orkiestry bardzo mnie poruszył. Nie mówimy tutaj o jakimś zespole bitowym. Mówimy o orkiestrze symfonicznej, gdzie jest wielu instrumentalistów. Jest cała scena w jakimś pięknym miejscu w sali, gdzie odbywa się koncert i wszyscy grają piękną muzykę symfoniczną. I nie mogą potworzyć się w orkiestrze małe grupy, które mają ze sobą relacje i mówić sobie, my będziemy grali inaczej niż dyrygent każe. My wszyscy jako Kościół jesteśmy jak orkiestra skupieni wokół dyrygenta. A naszym dyrygentem jest Jezus Chrystus. On jest w centrum. I On chce, aby Jego Kościół był jak orkiestra. Bardzo mocno to przeżyłem w swoim sercu, gdy modliłem się i zobaczyłem ten obraz pięknie grającej orkiestry. I Bóg mówił do mojego serca, chciałbym, aby tak wyglądał Kościół, aby tak wyglądał zbór. Przeżywałem to w kontekście modlitwy o swój zbór, któremu służę. Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój i bramy piekła go nie zwyciężą.
Siła piekła go nie przemoże. I dochodzi do mojej świadomości, że Kościół, w którym jestem, nie jest moim Kościołem. Nie jest własnością żadnego człowieka. Czasami spotykam ludzi, którzy tak się zachowują, jakby to oni byli właścicielami, mieli wszelką władzę, aby dyrygować Kościołem. Ale Pan Jezus mówi, to ja buduję mój Kościół. I wiecie, tego nam potrzeba, tej wrażliwości duchowej, że my z dyrygentem naszym, z tym, który buduje Kościół, mamy tak głębokie relacje, że gramy razem tak, jak on to widzi. Nie tak, jak ja to widzę. Wszystko, co chce Kościół zniszczyć, ma swoje źródło w piekle. Musimy o tym pamiętać, że diabeł nie chce, aby Kościół był silny. Pan Jezus o tym mówił, że piekło będzie robiło wszystko, aby przemóc Kościół. Ale Pan Jezus powiedział, że Kościół, który ja buduję, nie zostanie zwyciężony przez moce piekła. Nie zostanie pokonany przez moce piekła. Jezus mówi, ja go buduję. On jest głową, fundamentem, właścicielem, Panem i życiem Kościoła. Wrócę do myśli o rodzinie. Jesteśmy braćmi i siostrami. I też to jest trochę niezrozumiane w młodym pokoleniu, nazywanie się w Kościele bratem i siostrą. Ten sposób myślenia trochę się zmienia, ale duchowo jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy braćmi i siostrami. Mamy więzi krwi. Mamy więzi duchowe. Jesteśmy połączeni przez krew baranka. Zostaliśmy zrodzeni do nowego życia przez narodzenie duchowe. Urodziliśmy się ponownie. Jesteśmy wszczepieni w tą rodzinę. Jesteśmy wprowadzeni w te więzi rodzinne. I takie przemyślenia mam, które sobie notowałem. Powiązani ze sobą więzią rodzinną. Biblijny obraz Kościoła. Na dobre i na złe razem. Czy czasami w rodzinie nie jest zawsze tak, jak byśmy chcieli? Czasami jest. Ja wychowałem się w takim domu, gdzie zaglądałem za płot i widziałem inne rodziny. I mówię, chciałbym być tam, gdzie jest lepiej. Tam, gdzie jest inaczej. Tam, gdzie może by się mi podobało. Ale to jest moja rodzina. To jest mój dom. Nie było dobrze. Nie było dobrze. Ale myśmy się nigdy nie rozpadli. Nigdy nie porozchodzili. Nawet w najbardziej trudnych momentach. To nie było łatwe. Człowiek trwał ze swoimi. Bo tam jest ładniej. Tam jest przyjemniej. No ale tu jest moja rodzina, tu jest moja matka. Tu są moi bracia. Tu mam te więzi. Wiecie, pewne wartości w umysłach ludzkich, nie w sercach, bo w sercach powinien działać Duch Święty, ale w umysłach ludzkich zostały przekwalifikowane. My ciągle chcemy tego, co ładniejsze, co lepsze, co inne, co może będzie mi sprzyjać, aby mi było lepiej, wygodniej, abym się lepiej czuł. I dlatego dzisiaj mamy wędrówki międzykościelne. Dzisiaj ludzie przemieszczają się z jednej wspólnoty do drugiej. Chodzą tam, idą tu, wracają z powrotem, idą tam i są za jakiś czas, mija 2-3 lata sfrustrowani, bo się zawiedli. Dlatego, że nasz mental się zmienił. Straciliśmy pewną pasję przynależności, niesienia wspólnie ciężaru. A więc zastanówmy się przez chwilę, kilka minut, oczywiście pominę wiele aspektów, bo mam mało czasu. Jaka jest ta duchowa rodzina? Przeczytam 2 fragmenty. Pierwszy list Piotra 1:23 brzmi tak. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. A więc oto mamy obraz naszego urodzenia. Słowo życia mówi tak.
Narodziliście się na nowo, nie z ziarna przemijającego, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu żywego i trwającego Boga. Wiecie, to jest wielka sprawa. Urodzić się duchowo. Wielka. Wielka sprawa. I drugi fragment, Efezjan 2:10. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. To jest też niesamowity fragment, który mówi o Bożym zaplanowaniu, o Bożej wizji dla naszego życia. O wiele wcześniej On to wszystko przygotował. I wiecie, ja wierzę, że Bóg przygotował ten moment, w którym powstał zbór Betel. Wierzę, że Bóg przygotował pierwszych liderów tego kościoła, pierwszych kasnodziejów, duszpasterzy. To samo w wielu innych miejscach, że był taki moment, kiedy spełniło się to, co Bóg zaplanował, przygotował, że ten zbór, prowadząc misję, założył kościół w Jastrzębiu. I że Bóg zaplanował, że z tego kościoła, który założył Betel w Jastrzębiu, powstanie kościół Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Chciałbym, żebyście zobaczyli te połączenia, to Boże działanie, bo człowiek nie jest w stanie tego zrobić. To Bóg zaplanował. Słowo życia mówi tak, jesteśmy bowiem dziełem samego Boga. Stworzył nas na nowo w Chrystusie Jezusie, byśmy wykonywali te dobre rzeczy, które On od dawna zaplanował. Dobre rzeczy. Dobre rzeczy. Powtarzam, zostaliśmy powołani do wykonywania dobrych rzeczy. Mamy dobrze myśleć, mamy dobrze mówić, mamy pozytywnie działać. Kościół na nowo potrzebuje rozpalić się Duchem Świętym, aby nasza cielesność umierała. Aby nasza cielesność umierała. Takie zdania sobie wypisałem. Jesteśmy zrodzeni z Boga. Narodziliśmy się z Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziedzicami Boga. Jesteśmy współdziedzicami razem z Chrystusem. To jest biblijne. Rzymian 8:17. A skoro jesteśmy Jego dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami z Chrystusem. Połączenie. Ja dochodzę do miejsca, w którym uczę się pokory. Uważam na to, co mówię, co myślę, abym nie ranił Boga, abym nie ranił Jego serca, bo ja tu nie jestem z mojej woli. To Bóg zaplanował, że tu jestem. To nie ja Go szukałem, to On mnie znalazł. I wiecie, gdy to ogłaszamy, gdy ja to mówię w modlitwie, gdy to deklaruję, że jestem współdziedzicem z Chrystusem, że dziedziczę te wszystkie Boże obietnice, nie wywyższam siebie samego, wywyższam przy tym Boga. Wywyższam przy tym tego, który mi to dał. On dokonał z nami to, co dokonał i uczynił to dla nas dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zapisałem sobie takie zdanie. Nie my uczyniliśmy siebie nowymi stworzeniami. Warte do zapamiętania. To Bóg uczynił nas nowymi ludźmi. I Jego własnością jesteśmy. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Nie my uczyniliśmy siebie tym, kim jesteśmy. To Bóg nas stworzył. Bądźmy zatem ostrożni, wydając osądy o Bożym stworzeniu. Ja to bardzo przeżywam. Ja to, co wam mówię, to przeżywam. Dopisałem sobie takie zdanie. Gdzieś kiedyś zapamiętałem. Nie wiem nawet skąd. Czasami pojawiają się fałszywe określenia pokory. Jestem nic nie wart. W kościele. I powiem wam, że z duszpasterstwa to się potwierdza. Spotkałem wielu chrześcijan, którzy mi mówili, pastorze, jestem do niczego, do bani, jestem nic nie wart, do niczego się nie nadaję. Nic nie potrafię. I w tym zdaniu jest
taka ciągłość. Ale Bóg nie powołał do życia nic niewartego stworzenia. Rozumiecie? Bóg nie powołał do życia, nowego życia, kogoś, kto jest nic nie wart. On uczynił nas nowymi stworzeniami w Chrystusie, współdziedzicami z Chrystusem. Nie jesteśmy bezwartościowymi, ani ty, ani ja. Diabeł chce, abyśmy tak się czuli, ale Bóg uczynił coś więcej. Mówienie, że jestem nic nie wart, nie czyni nas pokornymi. I teraz posłuchajcie. Oznacza raczej, że nie znamy Bożego Słowa. Bo Boże Słowo mówi, że nasza tożsamość jest w Chrystusie. A inaczej, rozciągając tą myśl, mówimy, no to ta nowa istota w Chrystusie jest nic nie warta. To jak to? Król królów, Pan panów, ten, który ma wszelką moc i władzę, ten, który panuje i króluje, jesteśmy w Nim, współdziedzicami z Nim. A więc każdy z was ma ogromną wartość i ogromny potencjał. Ogromny potencjał. List do Efezjan 2:10, przeczytany przeze mnie, mówi: stworzeni w Chrystusie. A więc musimy patrzeć na siebie w Jezusie. A wtedy wypadamy o wiele lepiej. Naprawdę. Można pokonać swoje cielesne myśli. Patrząc na siebie w Jezusie, wyglądamy o wiele lepiej. Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasza siła. W Nim jest nasze zwycięstwo. Izajasz prorokował tak. Powstań. To jest 60 rozdział. Zajaśnij, gdy zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą i pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. To jest prorocze słowo mówiące o przyjściu Chrystusa, ale my jesteśmy w Nim. A więc gdy mówimy o Kościele, biorę ten fragment i rozmyślam na nim. I mówię tak, Chrystus w nas, nadzieja chwały. A więc my żyjemy dzisiaj w świecie pełnym ciemności, gdzie okrywa całą ziemię mrok. I nad nami jaśnieje Jego światło. Nad nami jaśnieje Jego chwała. I to my mamy mieć wpływ na ten świat, nie świat ma mieć wpływ na nas. Pastor wspomniał trochę o tym, co było w Warszawie. Bardzo wiele rzeczy przeżyliśmy. Ja osobiście także. Miałem ten przywilej być trochę bliżej, dlatego że gdzieś tam w tym komitecie organizacyjnym i wraz z mówcami spędzaliśmy wiele czasu. Był wśród nas taki człowiek, jeśli oglądaliście live'y czy jakieś na żywo nagrania, który nazywał się Ricardo Rodriguez z Kolumbii. Przyznam się, że nie znałem, bo to bardzo skromni ludzie. I powiem tak. Głoszenie proste. Prawda, bracie Bogusiu? Nic szczególnego, żadnych fajerwerków, ale namaszczenie. Światłość, namaszczenie, namaszczenie. Miałem wczoraj spotkanie z liderami. Musieliśmy pewne rzeczy sobie szczerze powiedzieć. Dokąd chcemy dalej iść? I powiedziałem liderom, że ja chcę w pokorze uczyć się od ludzi, którzy chodzą z namaszczeniem, nad którymi widać, że świeci Boża światłość i rozprasza mroki. No bo on jest pastorem kościoła, który ma tak, no tak trochę ludzi w kościele. 70 tysięcy. W niedzielę ma 4 nabożeństwa po 18 tysięcy na każdym. A kiedy mają wspólne nabożeństwo, wynajmują największy stadion w Bogocie,
żeby się pomieścili. I wtedy razem mają ewangelizację, świętują. Robią to od czasu do czasu. Na takim nabożeństwie znalazł się ten młody Mokos, któremu tak trochę po chrześcijańsku zazdroszczę. Jakub Kamiński, który 8 lat jest wierzącym. I on nagle znajduje się w Bogocie w Kolumbii, bo tam z tych rejonów ma żonę, a więc pojechali na to nabożeństwo, na stadion, usiedli w pierwszym rzędzie, posadzono ich. Jakub mówi, że obok mnie siedział minister obrony, czy za nim, Kolumbii, chrześcijanin. Ten kościół 35 lat temu liczył 70 osób. Ale zapragnęli, aby chwała Pańska zabłysnęła nad nimi. I przez 3 lata codziennie modlili się do Boga, aby przyszedł Duch Święty. Byli ochrzczeni Duchem Świętym, mówili językami, chodzili na nabożeństwa, spotykali się, ale poczuli taki głód, że musi się coś zmienić. W tym czasie w Kolumbii było 0,03% chrześcijan. Kartele narkotyczne, morderstwa, ludzie chodzący z pistoletami w kieszeni, strach na ulicę wychodzić, zabójstwa na każdym rogu. Taka była Kolumbia i taka po części dalej jest. Ale dzisiaj w Kolumbii jest 20% narodzonych chrześcijan, narodzonych na nowo. Z tych wielkich kościołów w Bogocie 42 tysiące ma najmniejszy. Są takie 3. Przyszła Boża obecność. Po 3 latach modlili się dzień, dzień. Wieczór, wieczór. Modlili się, szukali Pana. Wołali do Boga. I po 3 latach, pewnego dnia, chwała Boża stąpiła. Przyszła Boża obecność. Złamała ich serca. Płakali, skruszyli się, przyjęli Boże namaszczenie. Ludzie wyszli z kościoła. Na następną niedzielę było ich 140. Za 2 niedziele było ich 140 razy 2. Aż doszli do 70 tysięcy. Czy wcześniej nie byli nawróceni? Byli. Czy wcześniej nie byli ochrzczeni w Duchu Świętym? Byli. Ale potrzeba było tego, aby chwała Pana ukazała się nad nimi, stąpiła nad nimi. Tego nam potrzeba. Każdy ruch przebudzeniowy zaczął szukać Boga w modlitwie. Zaczął się modlić. Nie po to, aby mieć program, nie po to, aby mieć jakiś specjalny, wyznaczony sobie cel. Wiecie, ja tak analizuję nasze modlitwy. Ja kocham się modlić. Ja jestem na wszystkich modlitwach w kościele, które mamy. Ale zazwyczaj my mamy listę zapotrzebowań przed Bogiem. O ludzi, o choroby, o potrzeby, o rodziny. Nie ma w tym szukania oblicza Pana. A Biblia mówi, ukorzy się mój lud, porzuci swoje złe drogi, zacznie się modlić, a wtedy ja przyjdę i uzdrowię ich ziemię. Musi Boża chwała stąpić. Musi przyjść Pan. Musi rozbłysnąć na nowo to światło. Dlatego Jezus mówi, wy jesteście światłością. Wy jesteście pośród mroku ciemności. Ziemia jest pogrążona w ciemności. Partia, kolejna partia, która wygra wybory, nie jest odpowiedzią dla naszego społeczeństwa. Może coś pozmieniają, ale ciemność nie zniknie. Ciemność będzie dalej. Jedyną odpowiedzią jest żywy organizm Jezus Chrystus ze swoim Kościołem, kochającymi się ludźmi. I powiem wam jeszcze coś, co przeżyłem i powiedziałem to w Kościele bardzo wyraźnie. W duchu miłości. Powiedziałem tak, że jeśli my nie potrafimy się kochać jak rodzina, jak bracia i siostry, z naszymi słabościami. Wiecie, ile ja ich mam? Ludzie już dawno mnie przejrzeli. Jak jesteś z ludźmi przez 38 lat, to cię przejrzą. Już wszystko o tobie wiedzą. I nie ma co tutaj po prostu hojraczyć. Mamy słabości. Jestem, jaki jestem. Czasami ludzie próbowali mnie zmieniać. To jest bardzo trudne, kiedy ludzie próbują zmieniać ludzi.
powstają niesamowite napięcia, konflikty, rany, urazy, ból. My mamy kochać siebie nawzajem. I odważnie powiedziałem, jeśli my nie potrafimy się kochać nawzajem jako nowonarodzeni z naszymi niedoskonałościami i słabościami, które mamy, ale uświęceni w Chrystusie i warci Królestwa Niebios, bo tak jesteśmy nazwani, to jak pokochamy tych ludzi z zewnątrz, którzy przyjdą jeszcze z większymi problemami niż my mamy. A jeśli oni wyczują, że nie ma miłości pośród nas, znikną. Nie będą chcieli tu być, bo oni dość mają ran. Oni mają dość życia, które mają tam na zewnątrz w świecie ciemności. Kościół jest dla nich ostatnią deską ratunku. Dlatego Pan Jezus powiedział, po miłości poznają, że moimi dziećmi jesteście. Ktoś powiedział tak, gdzie jest Boża obecność, obecność Boża i Jego chwała przyciąga ludzi. Nie wiem, to powiedział chyba właśnie Rodriguez, że oni nic szczególnego nie robili. Mówili, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ale przyszła chwała Boża, obecność Boża. I ta obecność Boża zaczęła sprowadzać ludzi. Kiedy wchodzili w wspólnotę, kiedy wchodzili w modlitwę, w uwielbienie, kruszyły się ich serca. Ludzie płakali, płakali. Oni zorganizowali jakiś czas temu największą ewangelizację w Ameryce Południowej. Widzieliśmy film. Milion ludzi w parku. Nigdzie nie mogli znaleźć takiego miejsca, żeby tyle ludzi zgromadzić. A więc znaleźli ogromny park. I w tym parku zaczęli gromadzić się ludzie. Opisywały to media, gazety, dziennikarze, że stało się coś niesamowitego. I na tym filmie widzieliśmy, jak setki, tysiące ludzi pada na kolana, pada na ziemię, płacze, woła do Boga, poruszeni Bożą obecnością. Tego nam potrzeba. Tego potrzebuje dzisiaj Kościół. My mamy wszystko. Mamy wygodę, mamy piękne budynki, salę nabożeń, zaplecze. Jesteśmy ubłogosławieni. Już muszę kończyć, ale mógłbym wam powiedzieć, jak to jest z nami. To, co też sam przeżyłem. Zadaję sobie pytanie. To może ostatnie myśli będą. Potrafisz powstrzymać się od głośnego wyrażania niezadowolenia? Powiem, że z tym walczę. I zadaję sobie pytanie. Czy przez te wszystkie lata bycia człowiekiem wierzącym, ja już 40 ponad lat, czy ty się niczego w życiu nie nauczyłeś? Mając tak wiele błogosławieństw od Pana, wystarczy, że pogoda nie taka, albo że coś nas pobolewa, albo że ktoś nie dotrzymał obietnicy lub skrytykował nas. Może trzeba na coś dłużej poczekać. Brakuje nam tego czy owego i zaczynamy ubolewać, skarżyć się i narzekać. Ja tak mam, może wy nie, bo tak widzę, że patrzycie na mnie zdziwieni. Co to z tobą się, pastorze, dzieje? Jeśli tego nie macie, to chwała Bogu Najwyższemu. I powiem tak, im lepiej się mamy, tym częściej potrafi nam się zdarzać taki stan. Wczoraj jeden z naszych liderów powiedział tak, czuję, że Pan mówi, aby wam to powiedzieć, że jeśli nie jesteśmy Bogu wdzięczni za to, co mamy, to jak poradzimy sobie z tym, co jeszcze przyjdzie? Jak sobie z tym poradzimy? Jeśli my nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy, rozkapryszenie, pretensje, wymagania. Znamy to? I ostatnie zdania. Dojrzałość. Dojrzałość duchowa ma to do siebie,
że potrafi powstrzymać swoje niezadowolenie. Potrafi. Szuka rozwiązań, nie problemów. Najłatwiej szukać problemów. A co najważniejsze, nawet jeśli nie widzi plusów, mówię o dojrzałości, po prostu ufa Bogu i pyta Go, czego Ty chcesz mnie przez to nauczyć. My musimy uchwycić od Boga to, co On zaplanował na ten czas dla swojego Kościoła, bo Kościół nie jest naszą własnością i nie może funkcjonować w taki sposób, jak ja bym chciał, ale On ma funkcjonować w taki sposób, w jaki chciałby to Chrystus. Na dzisiaj, na teraz, aby zbawić ludzi, aby ludzie, ci, którzy są jeszcze na zewnątrz, oddali chwałę Bogu, swojemu Stwórcy. Aby to uznali, że Bóg jest największym autorytetem i ma największą władzę i moc. Wczoraj miałem spotkanie z liderami. To jeszcze jedno zdanie. Teraz mnie naszło, aby wam powiedzieć. Poproszono mnie, abym usłużył słowem. Dzieł apostolskich, 2 rozdział, bo rozmawialiśmy o grupach domowych. I tam jest napisane w Dziejach Apostolskich, że oni byli wszyscy razem, trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwie i tak dalej, i tak dalej. Mieli wszystko wspólne i Pan codziennie przydawał tych, którzy mieli być zbawieni. I przygotowywałem się wczoraj do tego, rano, siedząc nad Biblią. Czytałem ten fragment kilka razy. I nagle mnie oświeciło. I pytam się, Boże, a skąd oni to wzięli, że oni tak żyli? No przecież nie byli na żadnej konferencji, ani na żadnym seminarium życia Kościoła. Nie mieli żadnych książek. Nie mieli żadnych skryptów, instruktaży, że mają tak żyć. Że mają żyć w uczniostwie. Że mają się modlić. Że mają mieć bojaźń Bożą w sercu. I przyszło oświecenie. Duch Święty mówi rozdział 1. Dziejów apostolskich. I Duch Święty zstąpił. I Duch Święty to uczynił. I Duch Święty w dzień 50 zstąpił. I od razu potem to się zaczęło. To się rozpaliło. To było dzieło Ducha Świętego. A więc jeśli chcemy to osiągnąć, nie potrzebujemy kolejnych skryptów, jak prowadzić Kościół. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy świeżego nawiedzenia. Potrzebujemy nowej pięćdziesiątnicy. Świeżego ognia. I wierzę, że gdy będziemy o tym mówić, do tego zachęcać, zapraszać ludzi do współudziału w wydarzeniach, które mają DNA przebudzenia, to przeżyjemy to. I będziemy oglądać Bożą chwałę. Amen.